Witam w kolejnym odcinku Zagajmy w Super Mario Galaxy. Nadal nie ruszamy się z ogrodu. I to jest kolejna galaktyka. Mamy dwie do wyboru, więc kolejna. Nareszcie. Dreadnought Galaxy. Nie wiem, co dokładnie oznacza Dreadnought. Jedyny Dreadnought, jakiego ja znam, to Dreadnought kosmicznych Marines z Warhammera 40 000. To jest właściwie taka wielka stacja kosmiczna. Właściwie taka wojenna stacja kosmiczna. Lecimy. I pierwsza gwiazdka. Infiltracja Dreadnoughta. Jak widzicie, bardzo techniczna ta plansza. No i właściwie jest to taki duchowy następca Battle Rock Galaxy. Z tego co kojarzę, to nas rani. No, samo wejście w to światło. Czy jego źródło pewnie też. O, czy nie mogę tam na górę wejść? A zauważyliście, że ta moneta rzuca cień na górną połowę, podczas gdy Mario jest na dole? O, czyli mogę jednak wejść tutaj. Czemu nie łapało? Nie wiem. I lecimy. Prosto do dyszy. Dziewięć nas trzech opancerzonych gumbasów. Jednakże oni nie są zagrożeniem. No, już po nich. A. I częścią tej galaktyki jest całkiem spora ilość dwuwymiarowych poziomów. Ten grzyb jest na boku. Czyli będziemy mogli obrócić grawitację o 90 stopni. I w tej galaktyce w poziomach dwuwymiarowych jest dużo takich miejsc, gdzie możemy zostać zmiażdżeni na płask. Okej. Poczekajmy, aż te ściany się ścieśnią. O. Prawie dokonałem złamania sekwencji. Czyli zabiłem coś wcześniej niż powinienem móc. Aha. Czyli teraz będziemy musieli odbierać się od ściany w czasie. Znaczy, w czasie. Tak, żeby nie zostać zmiażdżonym przy okazji. A, to są armatki. A to kolejna walca. I tu można po coś skoczyć. Ale uważajcie, bo te ściskacze mogą was ścisnąć w locie. Okej. I jesteśmy już w róże. A, bomby. A chyba w ogóle nie potrzebujemy ich tutaj teraz. No nie. Wan z tym głównym. Jak widzicie, trzeba uważać, ponieważ jak wylądujemy na wyższym, nazwijmy to poziomie, to niższy odpada. Górna, prawie mnie zepchnął dupek jeden. A jak to... A, wiem, pewnie na górze będą billblastery. No nie, bomba jest. Także no, życie nie są nic warte w tej grze. Więc lećmy. I polecieli. I teraz światła zwracają się w naszą stronę. Gdzieś to jest zejście na dół. Jak widzicie, tam jest gwiazdka. Ale to trochę za wysoko dla nas. Dlatego musimy znaleźć przycisk.
Chociaż... Przycisk? A nie, widzicie, tu jest woda. Auć. Wystarczy, że rozwalimy tą kopułę, a całą planetkę zaleje woda. Będziemy mogli się tam dostać. O, jest i Bill Blaster, jak milusio. No. Ile razy Starbity się pojawiły, żebyśmy wiedzieli, gdzie jechać. I oczy obserwatorów zwróciły się w naszą stronę. Ale... A, przebijają się przez wodę. Bo przez chwilę to wyglądało, jakby nie przebijały się przez wodę. Te złowrogie spojrzenia. O, chyba tutaj trzeba. Teraz z tego, co kojarzę... O, mechaniczny kupa. A, bo musimy tutaj. Z tego, co kojarzę, teraz będziemy się przemieszczać po... Właśnie, tych oczach. Tylko nie wiem, która ścieżka jest dobra, bo jedna zapewne do życia prowadzi. Mógłbym niby tu... A nie, tu zaczęliśmy i tutaj nie doskoczę. No, pojawia się głupia platforma. Jakieś problemy z grawitacją. Czyli tak, to była zła droga. Więc tył zwrot, naprzód marsz. No, całkiem krótka. Ta droga. Aj. Moneta. Okej, prawie spadłem, ale nadal jestem na platformie. I teraz... O, straciłem na chwilę orientację w terenie. Kamera nie pomaga, ale mamy gwiazdę. Nareszcie. Też no, mam zadyszkę, nie wiem czemu. Teraz będzie na pewno coś ciekawszego. Miejmy nadzieję. Akurat za poziomami wodnymi nie przepadam. Ten był taki... trochę wodny. Nie ma komety. Ocień, хорошо. Kolosalne działa Dreadnought'a. Chyba wiem. To będzie przejażdżka jak w pierwszej gwiazdce w Battle Rock Galaxy. No, dokładnie. Ale tu będzie jeszcze zmiana grawitacji. Tylko gdzie zaczynamy, bo nie powiem tam... A, śrubki. Kojarzycie z Super Mario Bros. 3? Z tą różnicą, że tam nie ma przepaści na dole. Po prostu spadamy na jakąś platformę. Okej, okay. A czyli trzeba tutaj wciskać te znaki zapytania, omijając czompy. A teraz jeszcze więcej czompów leci. Na szczęście są dosyć łatwe do ominięcia. Powiedziałem złą godzinę. Dobra. Co ja tam? A tak. Ominęliśmy chain chompy. Właściwie to nie były chain chompy, bo nie miało łańcuchów. Jakieś chompy. I teraz lecimy dalej. Aha. Czyli tutaj... Odbijamy na śrubce. Kokosy. Choć te zielone kokosy kokosów wcale mi nie przypominają. O, les. Gdzie to było? A, tutaj. Wielka gwiazda z żółtych starbitów. O, to jest bomba omba. Która spadła właśnie w otchłań. Way to go, bomba omb. A tutaj monety.
więcej niż ktokolwiek kiedykolwiek będzie potrzebował. Niespodziewany star bity. I oto jesteśmy na ścieżce. Jak tylko kotu wskoczymy, ruszy platforma. Chciałem powiedzieć, działa, zaczną działać, ale one działają i bez tego. Ta stacja cały czas jest aktywna. Ale gdy nie potrzebuję. Ciekaw jestem, czy ta platforma by przeżyła, gdybym rozwalił tamte bomby. Możemy zobaczyć tutaj. No, ale nie poleciałaby dalej. Tutaj tłomp nie przeszkadza, niech sobie żyje. Jakieś problemy z nunchakiem mam. No, spadł. A tutaj nadal nic nie ma. I teraz jesteśmy do góry nogami. I kolejny Goomba, I guess, nie żyje. Nadal platforma poszła do piachu. Co za emocje! Już się bałem, że spadnę. Ale to już koniec. Widzicie? O, tam jest już gwiazda. Świeci. Zazwyczaj tak z daleka tylko świeci. A chcę star bit pozbierać. Właściwie tak myślę, star bity, jeśli chodzi o trójwymiarowy Maria, to wprowadzili jako taką walutę tutaj, bo wcześniej jedyne znajdźki jakie były to właściwie tylko monety. I nie, człowiek nie miał motywacji, żeby je zbierać, bo to były tylko punkty. No, miał co najwyżej motywację, kiedy robił gwiazdkę za 100 monet, czy potrzebował się uleczyć, ale tak poza tym co nie zwracał na nie uwagi. A starbity? Człowiek chętnie zbiera, bo może za nie kupić dodatkową misję u głodnej lumy, czy co tam jeszcze. Więc moim zdaniem fajnie to rozwiązali. I mam nadzieję, że coś w ten deseń będzie w nowym trójwymiarowym Mario. Za niedługo E3, więc pewnie zapowiedzą. Jak widzicie, znowu jesteśmy w tym samym miejscu, tylko tym razem masa purpurowych monet. Jeśli nam się nie powiedzie, nie zbierzemy chociaż jednej, to musimy od nowa zaczynać. A wierzcie mi, podchodziłem do tej misji wielokrotnie. I straciłem tutaj, myślę, że z 20 żyć co najmniej. Teraz obawiamy się tylko spadku. Okej. Okay. A, czyli faktycznie będę mógł teraz robić w nieskończoność. I hopla! No, może nie wydawać się to takie trudne, ale później robi się tak trudne, że ja pierdolę. Naprawdę. Okej. Okay. Możemy tutaj chwilkę odetchnąć. I teraz pojawia się problem z tym panem. Łojacie, to było niesamowite. Oho, cień. Znaczy, że tu moneta była. Okej.
Idzie coś nad wyraz mi dobrze. Albo to nie jest takie trudne, jak ja pamiętam. Znaczy, to było takie trudne. Ale albo to nie jest aż takie trudne, po prostu wyolbrzymiam. Albo po prostu mój skill urósł. Bo idzie mi naprawdę fantastycznie. Za pierwszym razem, a ta misja jest naprawdę hardkorowa. Chodź. I spytacie, brakuje ci monety. To prawda, bo sprytnie ją ukryli. O tutaj. Człowiek się już martwi. O kurczę, nie znalazłem monety, ja nie... A tu się okazuje, że moneta jest na samym końcu. No, moim zdaniem bardzo sprytnie to wymyślili. Udało ci się. Wow, naprawdę ci się udało. Naprawdę, nie, naprawdę na to zapracowałeś. Okej. Wow, to było niesamowite. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Ten z czasem mamy jeszcze chwilę, chyba. Siedzę jakiś metr od kompa, więc nie widzę, jak tam czas. No nie włączyłem żadnego stopera czy czegoś. Zemsta plemiona Topman. Pamiętacie tego bossa Bączka w Battle Rock Galaxy? Zapewne nie, bo to było ponad pół roku temu. Tak czy inaczej, będziemy z nim walczyć znowu. Witaj w galaktyce. Nie marnujmy czasu. Powiedzmy, co koń wyskoczy. Aha, już wiem. Raz. Dwa. Dzięki. W zamian stworzę ci skrót. Okej, zamierzam transformować! I to jest bzdura, bo to nie jest skróta obowiązkowa ścieżka. O, łanap. To jest ścieżka tak obowiązkowa, jak obowiązkową RPGową kreaturą jest ork. Okej. Czyli mamy już cztery kawałki i teraz potrzebujemy tego gościa, żeby zdobyć piąty. Ej, chodź tutaj, głupku. I akurat z drugiej strony, tam gdzie muszę iść, jest. Nie. O tak, o. A, jeszcze więcej bullstarów. Chciałem mu spróbować zastrzelić tamte miny. Ale chyba nie dam rady. No, chyba nie dam rady. A właściwie, po co ja mam je zastrzeliwać się, skoro mi nie wadzą? Yeah. Okej, przytrzymajmy i... I lecimy dalej. Gdzie nas poniesie tym razem, ciekawe. A, wielkie pole, gdzie są te krety. Teraz one się nazywały Rocky Ranch. A oprócz tego te falowniki. Ale widać dokładnie, dokąd sięgają te fale, więc tutaj powinniśmy być bezpieczni od prawie wszelkiej krzywdy. O, jak widzicie, tu są skrzynie. O, jakby ograniczony zasięg to miało. Dobra. Albo to było pod kątem. No. Wygląda na to, że ta plansza jest pod kątem.
Czyli nie poruszamy się po poziomie, a de facto poruszamy się trochę w górę. No, muszę zawrócić po muszelkę. Tam nie wydaje się, żeby był jakiś inny kupas. O. I trzeba uważać, żeby nie oberwać. Ej, a zauważyliście, że te falowniki przestały działać, jak tylko wyszedłem? Znaczy, nie wyszedłem, tylko zostały poza kamerą? To jest dziwne. A, czyli nie potrzebowałem tego nawet. Bezwartościowy one-up. Jeszcze więcej bitów. I pamiętacie to miejsce chyba. Znaczy, kto pamięta, ten pamięta. Natomiast zobaczmy, co tam z drugiej strony na mnie czeka. Luma. 30 bitów. Weźmy. Transformacja. O. O. Wziąłem to tak szybko, że nie pojawiła się ta... przerywnik pokazujący, że rośnie mi życie. Niesamowite. No. Jeden punkt obrażeń zadany. Dlaczego ta piła rani nas ogniem? To ciekawe. Może byś tak z łaski swojej nie unikał ataków. No ale już nie żyje. O, moneta. I hopla! Całkiem sprawnie poszła ta galaktyka. To czas zająć się sekretem, chyba że kometa się pojawiła. No, Speedy Comet, dawno nie było. To już ostatni Speedy Comet w grze, o ile mnie pamięć nie myli. Topman Tribe Speedrun. Czyli nasza poprzednia gwiazdka na speedzie. Jakoś damy sobie radę. Napięcie. I dlaczego on jest czerwony? A, bo tu jest zieleniec. Okej. Jak tam z czasem? Mamy 5 minut jeszcze i sekund 40. Okej, jeden zszedł. A gdzie znajduje się drogi? To nie jest żaden skrót oszustko. Bo jakoś innej drogi nie znam. No nie dość, że mamy ograniczenie czasowe, to jeszcze jest to troszkę trudniejsze. Mógłbyś tak z łaski swojej nie terenować mnie tym rogiem? Chuju. Okej. I powrót na tę kanonadę. Ej. O.
A tam był ten grzybek. Dlaczego tamten pocisk nie wybuchł? Tylko tak mnie zaranił. To było niewyjaśnione. Płon chuju. Te czerwone wkurzają. Nawet ich nie było tutaj poprzednim razem. Tak na siłę sobie przyszły. Ej. Nawet nie chcą iść, trzeba ich popychać. No. Ale szybko poumierały. Samobójca! Dobra, chodź od razu. O ty pieprzony skubaniec. Znowu to samo. Pcha się tam, gdzie jestem, żeby mnie zranić tym pieprzonym rogiem. Na szczęście tym razem wiemy, że tutaj jest ta znajdźka. Więc weźmiemy tego grzyba. I hajdę do przodu. Tylko dlaczego poprzednim razem tutaj nie wybuchały te pociski? Tylko tak po prostu mnie raniły. Powinny eksplodować. To było dosyć dziwne. Uff, a już się bałem, że spadnę. Jako, że wiemy, że tam w skrzyniach nie ma nic, co by nas interesowało. Możemy od razu popędzić. Co za chuj. Kurwa. O, kolejny taki grzybek. Nic nie stracone. A już wiem, dlaczego wtedy nie dostałem dodatkowego życia za tamtego grzybka. Bo miałem już tego grzybka. Stamtąd. Hehe. Zmarnowane pieniążki. Mamy 3 minuty, spokojnie starczy. No. Okej. A to chuj. Gdzie jesteś, skubańcu? No nie żyje. I została nam tylko jedna gwiazdka, ale wychodzi na to, że nie mamy czasu. Chociaż... Aj, tam przedłużę odcinek. Chciałem tak zamknąć się w limicie 30 minut, ale... Jak nie będę wiedział co robić, to po prostu se daruję tyle. O, tutaj. To pomyślmy, gdzie może być. Na tej planetce gdzieś. Nie ma innej opcji. Albo pod spodem tej pierwszej. Więc zobaczmy, co tutaj mamy. Rurę. Tylko jeszcze jakby Marian chciał wskoczyć tam. Dziękuję. A kolejny śmietnik do posprzątania. Wiecie, jak jest trudno utrzymać Dreadnought'a w czystości?
A później przychodzi ktoś i wrzuca to na śmieci w depozycie broni. Hej, mamy mnóstwo bomb. Może użyłbyś ich, żeby wysadzić śmieci? Nie. Dobra, jeśli będziesz chciał odejść, to tutaj masz rurę. O, hej, chcesz wysadzić te śmieci dla mnie? Oczywiście! Dzięki. Tu. Standardowo. Wystarczy je ciskać. Tam, gdzie monety. Monety wskazują. A nie pomylicie się. Ta bomba nie wysadzi się. Okej. Muszę szybciej. Więc będzie szybciej, bo już wiem, jaki błąd popełniłem. To bardziej na górę. Udało się. Wow. Nigdy nie będę już zbierał śmieci, znowu wiedząc, że mogę je po prostu wysadzić. O, weź to jako nagrodę. Znalazłem to leżącą tutaj. Może ci się przydać. Złota gwiazda. A komu złoto by się nie przydało? Wysadziłeś te śmieci. Wysadzając te śmieci rozwaliłeś się na kawałki, dzięki. Bum, nasza gwiazda. I cały Dreadnought w jeden odcineczek. Nawet niecałe 30 minut. Jestem z siebie zadowolony. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gdzie zajmiemy się ostatnią galaktyką z kopuły tej.